Piotr Dudek, Dudek TV. Moim zdaniem odcinek 7. Moi drodzy, nie zwalniamy tempa. Dzisiaj zajmiemy się prognozami na sezon 2021-2022 Energa Basket Ligi. Już jutro w hali Aqua Zdrój w Wałbrzychu odbędzie się spotkanie o Suzuki Super Puchar Polski. O trofeum imienia Adama Wójcika powalczą mistrz Polski, czyli Arget BM Stal Ostrów Wielkopolski oraz zdobywca Suzuki Pucharu Polski Enea Zastal BC Zielona Góra. Transmisja od 19:50 w Polsat Sport Extra. A już dzień później rozpoczynamy zmagania ligowe i pierwszy mecz tego sezonu w lidze rozegrają zespoły Hydrotrack Radom kontra grupa Cierleccy Czarni Słupcy, czyli Beniaminek tegorocznych rozgrywek. I moi drodzy, oprócz tego meczu, czyli Radom Słupsk, 2 września odbędzie się także Polski Cukier Pszczółka Start Lublin Anwil Włocławek, 3 września natomiast PGE Spójnia Stargard King Szczecin derby, kolejne derby 4 września GTK Gliwice, przepraszam, MKS Dąbrowa Górnicza oraz tego samego dnia Legia Warszawa Asseco Arka Gdynia. 5 września natomiast Tref 100 pod kontra Twarde Pierniki Toruń oraz Enea Zastal BC Zielona Góra kontra WKS Śląsk Wrocław. Mecz Arget BM Stal Ostrów Wielkopolski kontra Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz przełożony na 15 dzień września. Także przed nami już ogromne, ogromne emocje. Dzisiaj zajmiemy się prognozami na ten sezon. Oczywiście miejcie pod uwagę, że te składy zapewne znacząco się zmienią. Do zamknięcia okienka transferowego mnóstwo czasu. Będą kontuzje, słabsza dyspozycja zawodników, będą wymiany. Tego nie unikniemy, głównie jeśli chodzi oczywiście o zawodników zagranicznych. To jest jedna uwaga. Druga uwaga, że nasze kluby występują także w zmaganiach europejskich. W lidze VTB oczywiście nadal po raz kolejny Zielona Góra. W Champions League Ostrów Wielkopolski. W Eurocupie Wrocław, FIBA Eurocup Legia Warszawa i jeszcze w eliminacjach do tych ostatnich rozgrywek Tref Sopot. Znaczy wiadomo już, że bardzo dużo spotkań, ponad 20 w lidze VTB rozegra Zielona Góra, przynajmniej 18 Śląsk Wrocław. Nie wiadomo jak to będzie w Champions League, bo pierwszy jest ta grupa czterozespołowa, czy to jest gwarantowanych póki co 6 spotkań dla Ostrowa. Jeśli przejdą dalej, te mecze będą kolejne. Mówię to w kontekście tego w sezonu zmęczenia i ustawiania zespołu na 2 mecze w tygodniu, czyli w Energa Basket Lidze oraz w zmaganiach europejskich. Trzeba mieć skład szeroki, trzeba dobrze tym składem rotować. Także te prognozy są na chwilę obecną, czyli 31 sierpnia roku 2021. I słuchajcie, i podzieliłem tutaj na sześć grup. Pierwsza grupa to jest absolutnie grupa mistrzowska. To jest grupa, która moim zdaniem będzie walczyła właśnie o Mistrzostwo Polski. To jest obecny mistrz, czyli Arget BM Stal Ostrów Wielkopolski. Zespół budowany dość długo mimo wszystko, bo to jeszcze w ostatnich dniach został nowy zawodnik podpisany w miejsce Terego Lariera, który, jak dobrze wiemy, przechodzi pewne problemy natury zdrowotnej, o których szczerze nie będziemy tutaj rozmawiać. I w jego miejsce Traj Dreszel został zakontraktowany, czyli trener Igor Midzić ma 6 zawodników zagranicznych.
Czyli tyle, ile można mieć grając w europejskich pucharach, zmaganiach, tak jak Fotobay i Zielona Góra. W każdym do zespole dodatkowo typu jednego zawodnika do oglądania, który najbardziej będzie mnie inspirował, fascynował, ciekawił z różnych względów. To niekoniecznie musi być najlepszy zawodnik tego zespołu, moim zdaniem, tylko najbardziej dla mnie ciekawy. Teraz króciutko o zespole Ostrowa Wielkopolskiego. Tam mimo wszystko troszeczkę brakuje mi siły na obwodzie. Tam troszeczkę ta kłoderka jest za króciutka, moim zdaniem. Mamy co prawda czterech obcokrajowców na pozycji od 1 do 3. Uzupełniają to zawodnicy głęboko rezerwowi w dobrych klubach albo średnie, jeśli chodzi o naszą ligę, jak Wadowski oraz zawodnicy, którzy jak Załucki, Aleksander dopiero tak naprawdę tę ligę szturmują. Budowali swoją karierę piętro niżej w pierwszej lidze. No i młody 19-letni Michał Pluta. Tam brakuje jeszcze z jednego zawodnika, bo to jednak rzeczywiście jest mało. Czterech naprawdę dobrych, mocnych graczy. No i to uzupełnienie, nie wiem, czy nie będzie za wąska ta rotacja, czy nie będzie. Problem jest tego typu, że tam tylko może być Polak, bo zagraniczny się zmieści, jest komplet sześciu wypełniony. Oczywiście ja wiem, że to można na krótkie chwile Andersona wrzucić na trójkę Mokrosa, tam kombinować, ale tam brakuje ewidentnie jeszcze kogoś na obwód konkretnego. Chyba, że będzie jakiś wybuch, naprawdę progres formy u zawodników Wadowski, Załucki, Pluta. Też czego nie wykluczam przecież. I weźcie pod uwagę, że też będą europejskie puchary. Zawodnik do oglądania. Dla mnie to Michael Young. Świetne warunki fizyczne, mega umiejętności i pod koszem, i za trzy. Naprawdę jestem mega ciekawy, jak ten zawodnik tutaj się spisze, jak też mentalnie do tej gry podejdzie, jak będzie grał, występował na arenie międzynarodowej. To na pewno ma spore możliwości i tutaj przez niektórych chyba jest troszeczkę niedoceniane, to jest kawał gracza dosłownie i w przenośni. Oczywiście jest więcej tych ciekawych zawodników, ale z każdego zespołu wytypuję jednego do oglądania. Drugim zespołem jest oczywiście wicemistrz Polski oraz zdobywca Pucharu Polski Enea Zastal BC Zielona Góra. Nowy trener Oliver Widin, który w zeszłym sezonie świetnie miał wynik ze Śląskiem Wrocław, trzecie miejsce. Naprawdę wycisnął z tego zespołu maksa. Zespół zbudowany bardzo ciekawie. Mamy także tutaj komplet, jeśli chodzi o zawodników w rotacji. Dla mnie najciekawszym zawodnikiem jest Nemanja Nenadić. Zawodnik, który potrafi na wiele sposobów te punkty zdobywać. I to taki pewny siebie, ograny już zawodnik. Naprawdę dużo będzie radości z tego gracza. Czego brakuje mi? Bardzo mocny obwód. To jest bardzo mocny obwód. Tam nie ma słabych punktów. Brakuje mi tych centymetrów. Tutaj najwyższy jest Dragan Apić 2,6. Krzysiek Sulima niewiele powyżej 2 metrów. Tony Meyer 2,4, ale to jest zawodnik na pozycji numer 4. Jarek Zyskowski 2,3, ale to jest 4,3 pozycja. Brakuje mi takiego, wiecie, takiego konia 2,10, który rzeczywiście może się, a nawet czy może, na pewno by się przydał w tej rotacji. I ja tu nie wykluczam, że tu jeszcze ten skład nie jest definitywnie zamknięty. I tam trener Widin z działaczami próbują znaleźć jeszcze brakujące ogniwo. Bo tu bym widział właśnie pod koszem takiego naprawdę mocnego, silnego,
zawodnika i tych centymetrów troszeczkę jednak za mało. A weźcie pod uwagę, że będzie przynajmniej 18 meczów w Eurocupie. Tam pod koszem nie ma zawodników. I trzeci zespół, zresztą trzeci zespół z tej grupy mistrzowskiej, brązowy medalista, nowy trener Petar Mijowicz. I to jest oczywiście WKS Śląsk Wrocław. Ciekawie skonstruowany skład. Naprawdę ciekawie. Szeroki, mocny. Tam mówi się, że będzie jeszcze zmiana. Zamiast Luki Astylicza będzie inny zawodnik. I wtedy będzie wypełniona ten limit sześciu zawodników obcokrajowców. Bardzo, bardzo dużo zawodników i pod koszem, i na obwodzie. Mieszanka naprawdę rutyny i młodości. Obecnie kontuzję jeszcze leczą Maciek Bender i Janek Wójcik, ale to naprawdę na każdej pozycji jest naprawdę sporo, sporo fajnych, mocnych zawodników. No, jest, zobaczymy, kto do tego Astylicza przyjdzie. Mocny, mocny skład. Brawa za wywalczenie udziału w Eurocup. Brawo za wzmocnienie składu, budżetu. I ja tutaj miałbym kilku do wytypowania zawodników, natomiast do oglądania number one dla mnie to Łukasz Kolenda, który zrobił ten postęp w grze, że pokazał się i na arenie międzynarodowej, i w Polsce. Tak naprawdę, że w Polsce każdy mecz, to jak jest Kolenda, to naprawdę wszyscy mają, wiecie, no, miękkie nogi, bo gramy przeciwko Łukaszowi, żeby był ten krok dalej, później wyjazd za granicę do mocnego klubu, żeby też pokazał się w europejskich pucharach, bo to jest najlepsze okno wystawiennicze, prawda, jeśli chodzi o zawodników. Także te trzy zespoły to jest dla mnie grupa mistrzowska jak najbardziej. Kolejna grupa to pewniacy w playoff. I tu zaczniemy tak, od czwartej drużyny zeszłego sezonu, czyli Legii Warszawa. Ja większość zespołów widziałem w akcji, w meczach przedsezonowych i Legia Warszawa ma bardzo zbilansowany skład, bardzo wyrównany skład. Ostatnio jeszcze doszedł Jure Skifić, wspomagając Grzesia Skulkę na pozycję numer 4, tam naprawdę nie ma słabych punktów. Jest pięciu obcokrajowców. Są też uznani Polacy, jak właśnie Kulka, Wyka, Koszarek, Łukasz Koszarek. I właśnie ja tu bym właśnie do oglądania Łukasz Koszarek. 37-letni weteran, który po kilkunastu latach wrócił do Warszawy. Wrócił, co prawda zaczynał tą karierę ekstraklasową u Kamińskiego, u trenera Wojciecha Kamińskiego w Polonii Warszawa, teraz będzie w Legii Warszawa, natomiast do stolicy wrócił i jest świetnie przygotowany i fizycznie, mentalnie, to wiadomo, to nie ma żadnego problemu. On dużo pomaga zawodnikom, tłumaczy, jest takim jakby jednym z asystentów nieoficjalnych, można powiedzieć, Kamińskiego. Tu duża mądrość i przede wszystkim Łukaszowi jak najbardziej się chce i fizycznie, powtarzam raz jeszcze, jest przygotowany bardzo dobrze do sezonu, także tutaj z wielką przyjemnością będziemy go oglądać, bo to naprawdę świetny, świetny, świetny gracz, świetny człowiek. Kolejny zespół z tej grupy pewniaków playoffowych to moim zdaniem Tref Sopot. Ciekawie zbudowany zespół. Trenerowi Marcinowi Stefańskiemu, znaczy inaczej, ten Marcin Stefański miał do pomocy tylko Krzysia Roszyka, a także Pawła Turkiewicza i to, powiem szczerze, widać. Widać też tę myśl, tę podpowiedź popularnego Turka, te doświadczenie. To na pewno się przyda Marcinowi Stefańskiemu, młodemu 38-letniemu trenerowi, który jeszcze się na pewno musi sporo rzeczy nauczyć. To jest zespół bardzo wyrównany. Oczywiście jest tam Janik Franke, który jest takim dominatorem, jeśli chodzi o ofensywę, ale tam jest naprawdę wielu, wielu utalentowanych zawodników.
I to też zobaczcie, kolejny zespół czołówki, kolejny zespół, który zajął w zeszłym sezonie wysokie miejsce i w tym też go typujemy i też ma szansę na europejskie puchary, bo wszystkie pozostałe zespoły, które wymieniłem, czyli Ostrów Wielkopolski, Zielona Góra, Warszawa i Wrocław w tych pucharach na pewno wystąpią. Także widać, że poszli za ciosem i zbudowali naprawdę bardzo wyrównany zespół. Ja tutaj taką może nieoczywistą kwestię przedstawię do oglądania Mateusz Szlachetkę. Jestem ciekaw, jak tam się Mateusz odnajdzie. Mateusz wymienił się miejscami z Łukaszem Kulendą na linii Wrocław-Sopot. Zobaczymy, kto na tym wyjdzie i jaki będzie rozwój, bo to jest bardzo ciekawy zawodnik, wysoki, rozgrywający, mogący tak zagrać na dwójce. Jestem dużym fanem młodych naszych polskich zawodników. Także jestem mega ciekawy właśnie, jak wystąpi, jak zaprezentuje się ten zawodnik w tak wyrównanym i mocnym zespole. Trzecim zespołem, który moim zdaniem playoff ma w kieszeni, będzie zespół, który troszeczkę jestem mimo wszystko zawiedziony, jeśli chodzi o budowę tego składu. Liczyłem, że oni pójdą krok wyżej. Polski Cukier, Pszczółka, Lublin. Coraz więcej sponsorów tytularnych, strategicznych, a tam troszeczkę brakuje pójścia mocno do przodu, żeby bić się o mistrzostwo, żeby bić się o półfinały. Nie wiem, coś się wypaliło. Teraz jest wymiana zawodników, jest kilku wróciło, typu Taylor Carter. Na playoff to jest murowany kandydat. Natomiast tam widzę braki na pozycji numer 4. Widzę jeszcze braki kogoś jeszcze na wodzie na pozycji, żeby wspierać Katera, no, Lamp, Pelczar. Tutaj są braki. Ja po prostu myślałem, że ten zespół pójdzie do przodu, zwiększając za chwilę budżet, grając wcześniej w europejskich pucharach. Jest zainteresowanie basketem. Natomiast tu jest tak zespół zbudowany, mocny zespół, natomiast nie ma tego efektu wow. Kogo ja będę obserwował z największym zaciekawieniem? Doron Lamp. I to nie tylko ze względu na popisy instagramowe, ale na to, że to jest znakomity zawodnik, który grał naprawdę na najlepszych parkietach, czyli w NBA. Zobaczymy, jak to się wkomponuje, jaki będzie jego mental, jak to będzie wszystko na parkiecie wyglądało, ale tak to wygląda. Tak, nie ma tego, wiecie, efektu wow. Teraz są dość spore dziury w składzie i tam będzie ciężko można niektóre rzeczy nadrobić. Ale zobaczymy, może się mylę. Dawid Dedek coś wymyśli i faktycznie ten zespół pójdzie mocno w górę. Ale tak czy siak, ja tutaj nie wyobrażam sobie, żeby w tej szóstce pierwszej nie było. Trzecia grupa, też trzyzespołowa. To są zespoły, które moim zdaniem będą bardzo blisko, są niemal pewniakami do playoff. No jak dobrze liczycie, to będzie 6 zespołów już mamy, czy następny będzie 9, czy jeden z tych zespołów nie wystąpi jednak w tym playoff. Ja na chwilę obecną nie jestem w stanie tego oczywiście określić. I teraz tak, z tej grupy trzeciej, czyli blisko playoff, to jest tak, Anwil Włocławek, no słaby ten ostatni mecz z Ryta z Wilno, tam Litwini pokazali miejsce w szeregu włocławianom. Natomiast zespół zbudowany nieźle, jest tam kilku naprawdę bardzo fajnych zawodników, Matthews, Dykes, Bell, zagranicznych, ten Petrasek przecież, jest Łączyński, jest Szewczyk, etc. Jest też kilku zawodników, którzy chcą zrobić krok do przodu, jak Bojanowski czy Woroniecki. Kowalczyk troszkę się chce odbudować. Mamy weterana Szewczyka. Jeśli Frasunkiewicz, trener Przemysław Frasunkiewicz, to wszystko ładnie zbuduje, nastawi, to naprawdę jest tam spory potencjał. Oczywiście zauważalna jest duża dysproporcja między tym wyjściowym składem a rezerwowymi,
No ale ten budżet też nie jest z gumy i wiemy, że we Wrocławku z wypłatami na czas były ostatnio problemy i to też jakby się za klubem nieco ciągnie, ale widzimy ogromne zainteresowanie. Jak dobrze kojarzę, już ponad 1800 karnetów wykupionych na najbliższy sezon, także Wrocławek nie może sobie pozwolić na to, żeby grać poza playoff. To w tym sezonie już jakby nie wchodzi w grę. No, po poprzednim katastrofalnym sezonie, no to takie coś się powtórzyć po prostu nie może. Drugi zespół to jest zespół, który tu też mam taki problem podobny jak ze startem Lublin. Mianowicie chodzi o King Szczecin. Tam są pieniądze na czas, tam jest zakochany w baskecie właściciel, pan Król. Tam zrobili spore przemalowanie w składzie. Ja obserwowałem ten zespół z bliska nieraz w przesunowych zmaganiach. Tam jest spory potencjał. Natomiast to tak wszystko jeszcze do końca nie funkcjonuje. Paweł Kikowski po tej kontuzji bolesnej, wielomiesięcznej przerwie, widać, że jeszcze do swojego normalnego poziomu nie doszedł. Te z urazami walczyli Maczczak czy Bartosz. Ten skład wciąż był, nie był, nie, nie, nie był, nie był pełny. Jest ten Arondas Jarutis, Litwin. Też taka dla niektórych kontrowersyjny wybór, ale Jarutis już niejednego pieca na chleb jadł. I to nie tylko jako trener, a także jako dyrektor sportowy i tak dalej. Były zawodnik, zresztą też w Polsce grał, chociażby w Polonii Warszawa, jak dobrze pamiętacie. Tutaj też brakuje troszeczkę tego efektu wow. Tam jest znakomity Sheldon Dorsey-Walker, który wraz z Borowskim przeszli właśnie z Lublina do Szczecina, zmienili otoczenie. Jest przez Szczęk, jest Matczak, Kikowski, jest ten olbrzym Dioko Salić. Natomiast dla mnie najciekawszym zawodnikiem do oglądania w tym zespole będzie, już o tym pisałem oczywiście, że kilka tygodni temu, Stacey Davis. Zawodnik jak na polską ligę, kompletny. Dwumetrowy skrzydłowy, który potrafi zagrać tyłem do kosza, rzucić za trzy, minąć. Naprawdę silny jak tur. Przejść go to jest wręcz niemożliwe. Rozmawiałem z chłopakami ze Szczecina na treningach, to po prostu nie idzie tego chłopa przepchnąć. Jedyne z moich obserwacji zagrożenie to mental. Czy wszystko będzie w porządku, czy on będzie tą piłką się dzielił, czy on się nie zniechęci po jakichś porażkach, słabszych rzutach i tak dalej. Znaczy niecelnych rzutach i tak dalej. Umiejętności to, skill to ma naprawdę no, niesamowity i to na pewno będzie nie tylko dla mnie, ale nie tylko dla klubu ze Szczecina, a także dla całej ligi duża radość z oglądania popisów tego zawodnika. Tak, moi drodzy, a teraz jeszcze chwileczkę się cofnijmy, czy my tutaj wybraliśmy. Dobrze, mamy wszystko, ok. I kolejnym zespołem blisko playoff będzie zespół GTK Gliwice. Tam, mówiąc wprost, brutalnie poszli po rozum do głowy, zmienili trenera. Jest nim Robert Witka, który z bardzo słabym Hydrotakiem Radom zdołał się utrzymać. Ma swój pomysł na zespół. I też ściągnął zawodników też dobrze sobie znanych, jak Stumbris czy Jabari Heinz. Dwukrotny przecież najlepszy strzelec naszej ligi, znani z występów w Radomiu. Jest także Woods, który grał w zeszłym roku w Toruniu. Zespół został fajnie skonstruowany.
Mamy tutaj mieszankę właśnie zawodników i zagranicznych i polskich doświadczonych, takich jak chociażby Radwański czy Gołębiowski. Gołębiowski, bo często słyszę Gołębiewski. Daniel nazywa się Gołębiowski. Mamy też Płód Gołębiowski, właśnie Radwański, a także mamy kilku młodych zawodników, albo jeszcze, którzy nie pokazali swojego całego potencjału, jak Szymański i młodziutki Aleksander Wiśniewski. Mamy także ciekawych obcokrajowców. Także tutaj skład jest na każdej pozycji jest mocny, jest ciekawy. I tutaj Robert Witka to wszystko ładnie ustawił. I tutaj na pewno będzie jednym z głównych kandydatów, żeby zagrać w playoff. Czyli mamy jeszcze jedna sprawa do oglądania. Ja tutaj bym wytypował Filipa Puta. Świetnie przygotowane ciało. W Zielonej Górze w zeszłym sezonie mało stało tych szans, ale on świetnie powinien się nadawać właśnie do zespołu, które chcą grać szybko, twardo, zdecydowanie. To jest naprawdę zwierzak taki, który i na pół dystansie, na dystansie zaatakuje pod koszem, zrobi swoje. Także ja tutaj bym wytypował właśnie Filipa Puta. Czyli mamy na sobą 9 zespołów. Mistrzowska grupa Ostrów Wielkopolski, Zielona Góra, Wrocław. Pewni playoff oprócz zespołów to Warszawa, Sopot, Lublin i niemal pewnej ósemki. Główni kandydaci powstali do tej ósemki. Wrocławek, Szczecin, Gliwice. Moi drodzy, teraz grupa, przepraszam, grupa pościgowa. Test trzyzespołowa, pościgowa, która ma wielkie marzenia, żeby zagrać właśnie w playoff. I zaczynamy. I to będzie tak. PGS Spójnia Stargard. Ja powiem szczerze, że myślałem, że tam pójdą troszeczkę za ciosem. Jednak okazało się, że ten budżet nie jest aż tak wielki, jak tu mi się wydaje. I ci zawodnicy, wszyscy powiedzmy sobie, tacy średni. Jest kilku zawodników, którzy mogą zrobić przewagę. Natomiast to nie są wybitni zawodnicy, jeśli chodzi o obcokrajowców. Uzupełnieni są też solidnymi Polakami typu Śnieg, Młynarski czy wracający po kontuzji Szymkiewicz. Jest także Piotrek Niedźwiecki, który ma już 28 lat. No i to jest kolejnego podejście do ekstraklasy. Miejmy nadzieję, że pokaże swoje spore umiejętności i zadomowi się na najwyższej klasie rozgrywkowej, bo tak, Piotrze, tu jest twoje miejsce, a nie w pierwszej lidze. Kogo tutaj bym wytypował? Bym wytypował Daniela Szymkiewicza, który myśleliśmy, że naprawdę będzie miał dobry, udany sezon. Na kontuzja zgnębiła te jego marzenia i w zeszłym roku w Zielonej Górze w zasadzie nie pograł. Tutaj wraca. I tutaj właśnie na niego bym najbardziej zwrócił uwagę, bo to jest cały czas bardzo fascynujący zawodnik z pozycji 2-1. Taki wysoki, dynamiczny zawodnik, jeszcze w którym drzemie potencjał, ale jakoś nie może go do końca uwolnić. Albo ma problemy z przebiciem się w jakichś klubach, albo z kontuzjami i tak chimerycznie gra. Natomiast ja tutaj liczę, że to może być przełomowy sezon dla Daniela Szymkiewicza. Kolejnym zespołem jest MKS Dąbrowa Górnicza. I słuchajcie, tutaj na karuzelę trenerską wrócił doświadczony, najstarszy trener widzę, Jacek Winicki. Będzie mu asystował Michał Dukowicz, który w zeszłym roku asystował Zawadce w Toruniu. I tutaj pomysł na budowę składu był bardzo prosty, żeby piątkowych zawodników z zagranicy ściągnąć, czyli na 1-3 pozycje Amerykanie, na czwórkę jest Mijowicz, na piątkę Chorwat Sobin, który w zeszłym roku zdobył mistrzostwo Polski w Ostrowie.
uzupełnić ich doświadczonymi, już ogranymi w lidze, czy Michałem Nowakowskim, czy Jakubem Motylewskim, który tam te 50 minut spokojnie na piątce ogarnie. I tutaj zrobiono, jeszcze jest Marcin Piechowicz, który przyszedł do klubu z Radomia. To jest taki człowiek, który wykonuje czarną robotę i zawsze ją widać. On tu się ustawi, tam poda, tam pobroni, tam rzuci. I to jest naprawdę ciekawe uzupełnienie składu. Ale w Dąbrowie Górniczej zrobiono coś, czego ja nie pamiętam, żeby zrobiono kiedykolwiek w jakimś klubie, przynajmniej w ostatnich latach, że sprowadzono mnóstwo zawodników z pierwszej ligi. Adam Bręk, Wiktor Rajewicz, Filip Małgorzaciach, Alan Czujkowski. Także ci rezerwowi będą zgrupowani głównie właśnie z pierwszej ligi. I tutaj to może wypalić, ale może być ciutkę za mało. No tutaj też liczymy na to, że ten Winnicki po nieudanych pobytach w Stargardzie oraz Ostrowie Wielkopolskim tutaj no, odbuduje się i pokaże z dobrej strony. Trzecim zespołem, który moim zdaniem będzie walczył o te playoff, będzie blisko, jest Enea Abramczyk, Astoria Bydgoszcz. Trener Artur Gronek, jeden z jego asystentów będzie obok Grzegorza Skiby Marcin Woźniak, był trener Anwilu Włocławek. Artur Gronek w zeszłym roku nie zagrał, w poprzednich rozgrywach nie zagrał. Co prawda było sporo kontuzji. Dwa lata wcześniej COVID. Też sytuacja była wyjściowa całkiem niezła, ale też się nie udało na tamte chwile w tej ósemce być. Wcześniej bardzo blisko, dziewiąte miejsce z Polfarmą. To jest człowiek, który w 2017 roku jako 32-latek zdobył Mistrzostwo Polski z Zieloną Górą. Cały czas szanowany, cały czas uważany za dobrego trenera, a jednak te play-off, to dla niego naprawdę teraz sprawa jest priorytetowa. Tak samo jak do klubu, który jest już po powrocie do Ekstraklasy, jest już trzeci kolejny sezon i trzeba zrobić krok do przodu. Także tutaj nikt w Bydgoszczy nie ukrywa, że walczą o play-off gracze. I tutaj mamy komplet pięciu zagranicznych zawodników. W zasadzie, no może oprócz czwórki, bo tam można grać też niskim składem przy braku, przy zejściu Herndona. Jest bardzo zbilansowany, bardzo szeroki skład. Tam dwunastka jest naprawdę do grania. Tam nie ma może osób wybitnych, które przeważą szale na korzyść klubu. To jest bardzo wyrównany zespół. Czy na jedynce, dwójce, trójce, czwórce, piątce. Tam jest dużo, dużo, dużo takiej równej gry. Kogo ja bym tutaj zaprosił do oglądania? Mimo wszystko Pola Jorgensena, ten super strzelec, który w zeszłym roku grał w lidze portugalskiej. Nie ukrywam, w sparingach nie zachwycam, natomiast to jest zawodnik, który potrafi naprawdę na kilka sposobów zdobywać punkty. Jak on ten rytm odpowiedni złapie, to naprawdę może być groźny dla najlepszych. Jeszcze się na chwileczkę cofniemy do MKS Dąbrowa Górnicza. Tam bym wytypował Filipa Małgorzaciaka, czyli gościa, który no, w pierwszej zarobił co chciał. Ciekawe jak pójdzie mu właśnie w Ekstraklasie. I te trzy kluby, czyli Bydgoszcz, Stargard i Dąbrowa Górnicza, tu ustawiał, że będą bardzo blisko playoff, będą walczyć do playoff do końca. Czy siula, czy nie, tego oczywiście nie wiemy, ale tak ten potencjał wskazuje. Kolejna grupa to jest półeczka niżej, czy zespoły, które no mają niewielkie szanse moim zdaniem na chwilę obecnej na playoff, ale także, o czym za chwilę, nie grozi im spadek z Ekstraklasy na chwilę obecną. To jest tak, Twarde Pierniki Toruń. Nowy trener, Iwica Skelin. Dotychczasowy Jarosław Zawadka został jego asystentem. Został w tym zespole Aaron Cel, który dobrze się czuje w Twardych Piernikach.
I mimo ofert, które do niego spływają, czy w tym roku, czy w zeszłym, on zostaje wierny barwom toruńskim. Ściągnięto czterech Amerykanów, trzech na obłód i pod koszem Thompsona. Jest także Kołodziej, jest Dziduszko, Samsonowicz. Dlaczego wątpię w awans? Ten sam problem co ostatnio. Bardzo, bardzo wąska ławka. Rezerwowi na pozycję no 4, ok, Kołodziej. Po tej kontuzji, jak on się odnajdzie i rzuci swój piąty bieg, będzie ok. Natomiast pod koszem no, Szymon Janczak to na razie grał średnie sezony w drugiej lidze, w drugiej, nie w pierwszej, w drugiej lidze, czyli de facto w rezerwach. Toruński Samsonowicz ma potencjał, ale czy on wystrzeli? Z tego, co się orientuje, Aleksander Perka zakończył karierę, zajmie się szkoleniem młodzieży. I tutaj za wąska jest ta rotacja. Być może jeszcze przyjdzie jakiś zawodnik, a to by się przydało dwóch, trzech, bo za wąska rotacja. Rezerwowi znacząco odbiegają od pierwszej piątki. Kogo do oglądania? Ja tutaj już rozpływałem się w zachwytach. Trevor Thompson. Naprawdę jestem zdziwiony, nawet bardziej zdziwiony, że takiego zawodnika o takich możliwościach fizycznych, koszykarskich udało się do Torunia ściągnąć. Z tego co wiem, to dużo tutaj dał Skalin, który ma swoje powiedzmy kontakty i tam namówił zawodnika, żeby dla niego zagrał. A to jest naprawdę klasowy środkowy, o świetnych gabarytach, o świetnych umiejętnościach. To naprawdę na pewno będzie wykręcał niezłe cyferki, ale to jeden Thompson to jednak troszeczkę za mało. Kolejnym zespołem jest Hydro Track Radom. Nowy trener. Trener Popiołek. 32-letni szkoleniowiec, dostał szansę. Rozwiązał kontrakt z Bydgoszczą, gdzie był jeden z asystentem trenera Gromka. I Marek Popiołek dostał zadanie utrzymania Hydrotraku Radom w lidze, no bo o nic innego tak naprawdę tam chyba nie da się grać. Mają pięciu zawodników, znany z zeszłego sezonu Ostojić, grający wcześniej u nas już Antony Ajrand i AJ English, który tak naprawdę nie grał 2 lata w koszykówkę. Rezerwowymi są albo zawodnicy z pierwszej ligi, jak Żmudzki, Dzierżak, czy już ograny w zespole Ekstraklasie Zegzuła, czy młody, robiący stałe postępy Lewandowski. Tutaj widać, że to jest bardzo skład budżetowy, nisko budżetowy i tu rzeczywiście nic poza walką, utrzymanie tutaj się chyba nie wydarzy. No, mogę się oczywiście mylić, natomiast no, z tym składem będzie ciężko bardzo trochę Popiołkowi coś więcej zrobić. I ciekawe, jak zareaguje ten młody szkoleniowiec, jak będą te porażki, jak odbuduje te morale, żeby w kolejnym meczu wyjść i powalczyć o właśnie o triumf. Także tu bym wytypował Aleksandra Lewandowskiego. Jestem ciekaw, jak ten młody zawodnik się będzie rozwijał i czy wykorzysta swoją szansę w tak no, przeciętnym zespole i pokaże swoje umiejętności i zadomowi się na dobre w rotacji klubu Polskiej Ligi Koszykówki. I słuchajcie, kolejny klub w tej trójce, która raczej bliżej im do walki utrzymania niż do playoff, to jest Beniaminek, Grupa Sierleccy, Czarni Słupsk. Grupa Sierleccy, Czarni Słupsk. Zespół zbudowany w ten sposób, że większość, cztery pozycje są zapełnione przez zawodników zagranicznych. Nie złego pokroju, natomiast jeśli chodzi o rezerwowych, to jest ograny w Ekstraklasie Witliński. Kucharek, który w zeszłym sezonie przeniósł się z pierwszej ligi do Ostrowa Wielkopolskiego i tam zdobył Mistrzostwo Polski. Jest Dawid Supiński, który wraca do Ekstraklasy. No i to są ludzie, którzy dominowali w pierwszej lidze, czyli
typu Kordalski musiał, jesteś młody Kulikowski. Te rezerwy są jednak, ten skład jest za wąski, żeby zagrać o coś więcej niż, ja wiem, 13-15 na chwilę obecną. Ja mówię, to jest na chwilę obecną, na 31 sierpnia, a to jest za wąski skład, żeby o coś więcej zagrać. I tam jest, no brakuje kilku, dwóch, trzech zawodników, żeby tę rotację wzmocnić. Do oglądania Billy Garrett. Fajna przeszłość. Pokazał w niektórych sezonach, że potrafi grać na wysokim poziomie. Oddał się o duży basket. Jestem ciekaw, jak to będzie właśnie u trenera Mantasa Cesnauskisa funkcjonował. I to jest ta grupa, której bardziej będzie przyświecała myśl, żeby utrzymać się, niż walczyć o ósemkę, czyli Toruń, Radom i Słupsk. No i niestety, na chwilę obecną, ze względu na problemy finansowe, ze względu na BAT, ze względu na ban na kontraktowanie zagranicznych zawodników, no numerem jeden do spadku jest kandydatem Asseco Arka Gdynia, która ma tylko jednego obcokrajowca, Nowaka Musicia. Tylko mówię, to jest, cały czas podkreślam, na chwilę obecną, na 31 sierpnia. Powiedziałem, że to się zmieni, bo w takim składzie to Gdynia nie ma wielkich szans, żeby powalczyć o utrzymanie, a na pewno nie chcą w Gdyni, nie chcą tego sezonu oddać za darmo. Jest kilku fajnych zawodników. Są doświadczeni jak Wołoszyn, Hrycaniuk, Dylewicz, to weterani parkietów polskiej koszkówki, ale też są takie ciekawi zawodnicy. Adrian Bogucki. Troszkę zdziwiony jestem tym przejściem Adriana. Myślałem, że pójdzie nieco wyżej. No chyba, że zespół zostanie wzmocniony i będzie walczył o wyższe cele, bo na chwilę obecną to przy takim składzie i celach, no te celu, no bo rozpoczęła walka o utrzymanie, no to rzeczywiście, no to kroku do przodu się nie zrobi. Nowy trener Miloš Mitrović. Jest oprócz tych weteranów, oprócz Boguckiego, który ja cały czas liczę, że to będzie zawodnik, który będzie w przyszłości kadrze pomogą Polski, bo to jest człowiek o ogromnym potencjale, o sporych umiejętnościach, także tutaj jakby nie ulega wątpliwości, że on musi się rozwijać dla dobra całej polskiej koszykówki. Mamy zawodników młodych, jak właśnie Kaszowski, Tomaszewski, którzy już jakieś tam Perzanowski, tu jakieś przebłyski już mieli. Liczę na dalszy rozwój. Liczę, że solidnym, bardzo solidnym zawodnikiem ligowym stanie się Dominik Wilczek. No i też to będzie szturmował Ekstraklasę Bartek Jankowski, który na poziomie pierwszej ligi no bardzo dobrze się spisywał i zobaczymy, jak mu pójdzie w Ekstraklasie. Także na chwilę obecną tak to wygląda. Cieszmy się, że póki co jest możliwość oglądania meczów nie tylko w szklanym ekranie, a także na szklanym ekranie, a także na żywo, bo już widziałem, jak to wygląda w sparingach, rzeczywiście jest głód tej koszykówki. Ja sobie życzę, żeby te rozgrywki sobie, wam wszystkim, żeby te rozgrywki były na wysokim poziomie, żeby było sporo emocji, sportowych emocji oczywiście, żeby kluby finansowo dały radę i żeby nasze zespoły pokazały się z dobrej strony na arenie europejskiej. No i żeby też ten sezon wykreował nowe gwiazdy, głównie jeśli chodzi o Polaków, bo tak jak w poprzednim materiale mówiłem wczoraj, to troszeczkę będzie brakowało właśnie tych takich polskich gwiazd, bo wiadomo, najlepsi wyjeżdżają za granicę i trzeba by zastąpić ich kimś nowym. I jak w zasadzie w każdym sezonie są zawodnicy, którzy właśnie wyskoczą, rozwiną się i dojdą na ten wysoki pułap. Jeszcze jeśli chodzi o Asseco Arka Gdynia, to ja to bym postawił na Wojtka Tomaszewskiego, który pokazał już w kilku meczach, że naprawdę potrafi grać. Ma te umiejętności, ma te
ma wydolność, ma motorykę, nie boi się grać na kontakcie i tutaj mam nadzieję, że zrobi taki duży krok do przodu i będzie cieszył oko swoją grą. Także dziękuję bardzo. Piotr Dudek, Dudek TV, to było moim zdaniem prognoza na zbliżający się wielkimi, wielkimi krokami sezon 2021-2022 w Energa Basket Lidze. Wszystkiego dobrego. Widzimy się na koszykarskich parkietach. Pozdrawiam serdecznie Was wszystkich.